No, hej wam, cześć. Jak widać, Fala już razem siedzi z tym szarikiem w końcu, zamknięta. Nie no, tylko na chwilę byli. Co, Fela, jak było w końcu fajnie? Już zaraz tłumaczę, co robiłem, że musiałem ich zamknąć obu dla bezpieczeństwa. O. Ile byliście zamknięci? No z 5 minut. Tutaj ślad zresztą widać. Musiałem ciągnikiem wyrwać korzeń po bugrzpanie. Tamten co usechł, bo jednak stwierdziliśmy, że go nie będziemy zostawiać. Najpierw go przyciąłem, a teraz chciałem go ogólnie wykopać, ale no trzeba przyznać, że no swoje lata miał. Nie wiem, z godzinę lepiej nawet. Kopałem, kopałem i nie, nic go nie szło ruszyć. No na szczęście się dało jakoś tak. A, ja ci tu trochę twoją norę zasłoniłem, chociaż i tak masz dojście. Tu też są z bugrzpanu te gałęzie. No i musiałem go koniec końców wyrwać ciągnikiem. Na szczęście dało się tam tak podjechać. No, teraz muszę oczywiście po tym posprzątać. Na szczęście, no jakby było bardziej mokro, to bym zrobił tutaj niezły przedziałek na podwórku. Ty, Fela, coś masz do powiedzenia? Bo ty dzisiaj kończysz 7 miesiąc, nie? Ale sobie tym razem darujemy ważenie. No, tu muszę zasypać dziury, bo trochę zrobiłem bałaganu. No i tu wiadomo, ziemia się wytargała. Dobrze tu akurat ten słupek mocny. Tu się linka o niego otarła i ściany nie uszkodziłem. No, także dziura została teraz. No, Fela już musi oczywiście wejść, no bo czemu nie? No, myślę, że bez ważenia, no to Fela na pewno przybrała. Co nie? Z 12 kilo masz, nie? Teraz Fela ogólnie, jeśli chodzi o dom, to ona tylko nocuje praktycznie. No tak to biega. Lubi na dworze, tak? No, z szarikiem już jest dobrze. Może jeszcze tam jakoś delikatnie jest to widać, ale... Fela. Pamiętasz, jak tu Fela przychodziłaś, jak byłaś mała? Trawkę można sobie zjeść. No teraz, no, pogoda się skrzaczyła trochę, no ale... Ale psom to nie przeszkadza, nie? Nie psiarnia, nie? Tak, Fela, tak. Ja wiem, ty jesteś najważniejszy oczywiście, jak zwykle. A, Nero jest wypuszczony. Chodź, Fela, bo ty to... No, Szarik to on umie się... No, a ty to jesteś agresywna. Szarik się cicho zachowuje z sąsiadem, a ty co? O, Fela. Fela. Ona ma teraz taki okres, że wszystkiego się boi. Ostatnio szczekała na pusty worek i na naszego koguta, który był w ogródku. Także no. Nosi ją. Szarik, chodź. No, Szarik, chodź, to Fela też leci. Tak? Tak. Dobra.
Ja sobie tu działam, muszę tutaj to ogarnąć. Psy na pewno będą mi w miarę możliwości przeszkadzać. Hello. Dobra. No, kury już przyszły. Bo jest ziemia ruszona, no to trzeba pokopać. Dobra, to co? Dzięki za oglądanie. Tak. Fela oczywiście grzeczna jest, ale jest mokra. I Szarik też. Ale teraz Szarika głaskam, nie ciebie. To co? Trzymajcie się. No i cześć. O, kura przyszła.